I tu organizacyjna nowalijka. Niespodzianka polega na tym, że jest skierowana nie do dzieci, tylko osób pełnoletnich. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie wychodzi poza standard. Ekspedycja Ekspres Działdowo. Takiej gry jeszcze nie było. Jest to nasz mocny element rozpoczynający projekt. Biorą w niej udział drużyny pięcioosobowe, a wszyscy uczestnicy muszą być pełnoletni. Gra terenowa to jedno z przewidzianych działań projektu Wakacyjna Biblioteka. Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatyw będzie więcej. Pierwsza, już wiemy, rządzi się swoimi prawami. Wiek 18+ i zakaz korzystania z telefonu komórkowego. Pamiętajcie, że w grze mogą być momenty, w których nie będziecie mogli korzystać ze swojego telefonu komórkowego, więc poinformujcie swoich znajomych, rodzinę, że przez jakiś czas możecie być poza zasięgiem. Gra trwa około 3,5 godziny, rozpoczyna się o godzinie 17, już 1 lipca. Kończymy grillem koło biblioteki. Na zwycięzców czekają nagrody. To tym bardziej kuszące. Organizator obiecuje, że zadba o ich atrakcyjność.